Siemano, ja jestem Maciej i witam was w kolejnym filmie. Pojawiła się nowa postać, tym razem należy do świetlistych. W sumie miła odmiana, bo ostatnio sporo postaci do niebieskich dodali i tym razem mamy świetlistą. Z wyglądu wygląda jak taka zakonnica i dla odmiany jest to zabójca. Zabójca, strażnik i atrybuty oparte na zwinności, czyli w sumie taka świetlista Atalia. Powiem wam, że sobie przejrzałem te umiejętności od niej i mogę stwierdzić, że jest to postać mega OP i jest w stanie zone-shotować każdą postać. I dodatkowo healuje i przywraca energię. No i osłabia też przeciwników, także jak dla mnie mega super postać. Dobra, zacznijmy sobie od umiejętności specjalnej. Dzień Sądu Ostatecznego. Cecilia przywoływuje boskie ostrze nad wroga posiadającego w danym momencie najwięcej symboli grzechu nad swoją głową. Zadaje mu 300% obrażeń i zwiększa liczbę symboli nad jego głową o 1. Kiedy umiejętność ta jest używana wobec wroga oznaczonego co najmniej 3 symbolami, zostaje on także na jakiś czas oszołomiony. Jeżeli jest ona natomiast używana wobec przeciwnika oznaczonego co najmniej 5 symbolami, otrzymuje on 300% obrażeń. Czyli za każdym razem, kiedy Cecilia używa swoją umiejętność specjalną, nakłada na przeciwnika symbol. Kiedy przeciwnik ma 3 symbole, jest dodatkowo ogłuszany, a kiedy ma na sobie 5 symboli, to zamiast 300 obrażeń jest zadawanych w sumie 600 obrażeń. Na drugim poziomie jest to 330 dodatkowych obrażeń, na trzecim 360. Jak dla mnie bardzo fajna umiejętność i jest w stanie one-shotować kogokolwiek, jeśli ma na sobie 5 symboli. Bardzo spoko. Kolejna umiejętność. Oczyszczające ostrze. Cecilia wypuszcza 3-stopniowy atak na wroga, zadając mu z każdym atakiem 90% obrażeń. Za każdym razem, gdy używana jest ta umiejętność, liczba symboli grzechu wroga wzrasta o 1. Obrażenia zadawane podczas używania tej umiejętności wzrastają o 10% za każdy jeden dodatkowy symbol, którym naznaczony jest nieprzyjaciel. Wrogowie mogą być naznaczeni maksymalnie 5 symbolami. Czyli w sumie podobnie do Atalii, atakuje 3 razy. Za każdym razem, kiedy ta umiejętność jest używana, to na przeciwnika jest nakładany jeden symbol i za każdy symbol ta umiejętność zadaje dodatkowe 10% obrażeń i maksymalnie można nałożyć na przeciwnika 5 symboli. Na drugim poziomie czas odnowienia umiejętności jest pomijany za każdym razem, gdy podczas normalnego ataku zadawany jest krytyczny cios. I powiem wam, że to mi się wydaje mega OP. Za każdym razem, kiedy Cecilia zrobi atak krytyczny, to ta umiejętność będzie się resetować i będzie się odpalać na nowo. Masakra. Razem z Belindą mogą tutaj fajną ekipę stworzyć. Na trzecim poziomie siła ataku jest zwiększona do 105%, a na trzecim do 120%. Jak dla mnie jest to mega OP umiejętność, zwłaszcza przez to, że się resetuje. Dobra, przejdźmy sobie do trzeciej umiejętności. Trzecia umiejętność pokuta. Cecilia zaraz na początku bitwy pojawia się za przeciwnikiem, który stoi na miejscu odpowiadającym jej pozycji w formacji. Przypuszcza mu 115% obrażeń na każdy atak oraz naznaczając go 3 symbolami grzechu. Czyli Cecilia zaatakuje tego wroga, na której pozycji sama się znajduje. Czyli powiedzmy, dacie ją na środek, to ona zaatakuje tego przeciwnika, który też znajduje się na środku. Jak dla mnie mega spoko, możecie sobie wybrać postać, którą chcecie zone-shotować. Na przykład powiedzmy jakąś Nemorkę czy Ardena w przeciwnym teamie. Na drugim poziomie przeciwnicy, które zabijają sojuszniczego bohatera, zostają naznaczeni 5 symbolami grzechu. Czyli w sumie można powiedzieć, że kiedy przeciwnik zabija waszego sojusznika, jest automatycznie naznaczony przez umiejętność specjalną Cecilii. Jak dla mnie spoko, całkiem okej. Na trzecim poziomie obrażenia zwiększone są do 130%, czyli o 15%. Przejdźmy sobie do ostatniej umiejętności, szatańska pułapka. Cecilia tworzy boski krąg, który otacza jej wrogów. Skuteczność ataku przeciwników znajdujących się wewnątrz kręgu zostaje zredukowana o 60%. Każda próba przekroczenia kręgu przez wroga kończy się zadaniem mu 320% obrażeń. Czyli nie dość, że nakłada ten krąg, który redukuje obrażenia o 60%, co jest masakrycznie długo, to za każdym razem, nie tylko raz, tylko za każdym razem, kiedy przeciwnik wychodzi poza krąg, dostaje 320% obrażeń siły ataku Cecilii. Masakra. Mega OP. Na drugim poziomie obrażenia zwiększone do 340%, a na trzecim do 360%. Mega spoko. Dobra, przejdźmy sobie teraz może do przedmiotu sygnowanego. Zobaczmy, co nam ma tutaj ciekawego.
Za każdym razem, gdy umiejętność Sąd Ostateczny zabija wroga w mniej niż 5 sekund, wszyscy sojuszniczy bohaterowie, w tym Cecilia, odzyskują 200 punktów energii i punkty zdrowia o równowartości 150% skuteczności ataku Cecilii przez 5 sekund. Czyli tak, nie dość, że regeneruje energię, to dodatkowo regeneruje zdrowie. Masakra jakaś. Taka mini Rosalinka. Na 10 plus, jak widzicie, leczenie jest zwiększone do 250% skuteczności ataku Cecilii. Na 20 plus jest to zwiększone do 350%. I tutaj powiem wam, że nie wiem, jak to mam interpretować. Wskaźnik regeneracji zdrowia Cecilii wzrasta o dodatkowe 50%. Na 30 plus wskaźnik regeneracji zdrowia Cecilii wzrasta o dodatkowe 50%. I tutaj powiem wam, że nie mam pojęcia, jak to interpretować. Czy to jest prędkość leczenia, czy to jest siła leczenia, czy to jest leczenie przekraczające jej maksymalne zdrowie i jest jako tarcza, nie wiem. Nie mam pojęcia. Jeśli wy wiecie, o co w tym chodzi, to śmiało piszcie w komentarzu. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze testową walkę, jak to wygląda wszystko w praniu. W sumie powiem, a tutaj możemy sobie tylko zobaczyć, jak wyglądają te umiejętności, bo tutaj ona w żaden sposób nie jest zagrożona. Jeśli chodzi o wizualnie, to powiem, że nie są jakoś mega interesujące, ale same umiejętności są mega, mega fajne. Jak dla mnie to jest jedna, to będzie jedna z najlepszych postaci w grze. Okej, panie i panowie, to było na tyle. Napiszcie mi w komentarzu, co sądzicie o tej postaci. Ja zapraszam was na mój Discordzik. Pod filmem znajdziecie link, jeśli was to interesuje, zapraszam. Widzimy się w kolejnych filmach. Na razie, ho.